Powiat opatowski stawia na ekologię i przystępuje do realizacji projektu Pszczeli Świat – Baza Edukacji Ekologicznej. Zochcinek, w którym ten Pszczeli Świat powstanie, jest przepięknym miejscem. Miejscem, gdzie bardzo wiele się dzieje, gdzie wiele form takiej terapii poprzez kontakt z naturą jest dla pensjonariuszy realizowana. I myślę, że to będzie kolejna także forma takiej terapii dla osób, które w tym Domu Pomocy Społecznej się znajdują. Cieszymy się, że możemy być pionierami w tak ważnej inicjatywie, jaką jest Świat Pszczeli. Dzięki tej inicjatywie powstanie wioska pszczelarska, domek pszczelarza, ule, apiterapia. To będzie miejsce dla każdego, a uczniowie m.in. z klas rolniczych to właśnie w Zochcinku będą zdobywali praktyczną wiedzę na temat hodowli pszczół. O znaczeniu pszczół dla środowiska nikomu chyba mówić nie trzeba. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli wyginą pszczoły, to bardzo szybko wyginie ludzkość. Zatem takie proekologiczne działania, które podejmuje powiat opatowski, nie mogły umknąć uwadze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Od kilku lat próbowaliśmy zrealizować taką inwestycję związaną z pszczołami, z edukacją odnośnie właśnie tych owadów, które są bardzo potrzebne w naszym środowisku. Niestety nam się nie udawało. Tu podziękowania właśnie dla pana starosty, pani starosty, że stanęli na wysokości zadania, złożyli bardzo dobry wniosek. I z funduszu dla powiatu opatowskiego w odpowiedzi na wniosek popłynie kwota 200 tysięcy złotych. Dzięki tej inicjatywie powstanie kolejny kompleks w Zochcinku, który jest bardzo już ładną atrakcją turystyczną dla zwiedzających nie tylko z terenu powiatu opatowskiego, ale również z województwa świętokrzyskiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dba o środowisko w sposób wszechstronny i różnorodny. To dzisiejsze dofinansowanie wydawać by się mogło nietypowe, bo dotyczy pszczelego świata, dotyczy pszczół, ale tak naprawdę to jest także wyraz troski o środowisko naturalne. Ale całe województwo z takiej inwestycji, z tej ścieżki edukacyjnej będzie mogło skorzystać i sądzę, że to jest pierwszy krok w naszym województwie, który doprowadzi, żeby takich inwestycji powstawało coraz więcej. Wojewódzki Fundusz jest przygotowany na finansowanie takich zadań i bardzo chętnie będziemy chcieli rozpowszechniać tą wiedzę. Powierzchnia całej bazy edukacyjnej w Zochcinku zajmie ponad hektar. Inwestycja ma zostać zrealizowana do listopada 2020 roku. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego datuje się na koniec listopada 2023 roku. Umowa podpisana 15 czerwca gwarantuje środki finansowe.